Ten romantyczny utwór był dedykowany dla Tomka od Kasi z okazji pierwszego dnia łódzkiej wiosny. Jeżeli chcecie w tym pięknym, słonecznym dniu wyznać swoje uczucia, zadzwońcie i zadedykujcie ukochanej osobie piosenkę. Tak, słucham. Aha, no mów. No to wiesz co, ten plik się znajduje na dysku Milano. M, nie N, tylko M. Wiesz, jak małżeństwo. Tak. Tak, no i to jest taki zwykły JPEG. Wchodzisz więc w dysk Milano. Nie wiem, kto to tak nazwał, no nie wiem. Aha. U mnie jest okej. Nie, wszystko w porządku, naprawdę super wszystko gra, ja po prostu miałam trochę spraw do załatwienia. Wiesz co, ja muszę kończyć, bo ja mam taką świetną tutaj wejściówkę, miejscówkę. Słuchaj, oddzwonię, dobrze? Później, pa, 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 pa. Cześć, skarbia. No jak tam? Nie, no wiesz co, wróciliśmy o 4:00, ja musiałam być przed 10:00 w robocie. Przepraszam panią bardzo. Miał zadzwonić, ale net nie wysłał SMS-a. Czy mogłaby mi pani pomóc? No. No nie, no w ogóle wiesz, no, miał przyjechać do mnie. Przepraszam. Może mi pani pomóc? Czekaj sekundę. Bardzo mi przykro, ale to nie jest informacja. No, sorry, ktoś mi przerwał. No, a jak tam ten twój? Ale przepraszam, skoro pani tutaj siedzi, to chyba może mi pani odpowiedzieć na jakieś pytanie. Nie, serio? No co ty? To nieźle. No. Co pani robi? To jest telefon tylko dla pracowników. Szanowni klienci, za 10 minut zamykamy sklep. Uprzejmie prosimy o udanie się do kas. Dziękujemy. Pomóc pani w czymś? Tak. Oglądałam pralki. A szuka pani jakiegoś konkretnego modelu? Bo rozumiem, że do potrzeb domowych, tak? Skąd mam wiedzieć? Znaczy, na jak długo wystarcza taka pralka? To znaczy tak, wszystkie są objęte gwarancją 2-letnią. No a normalnie to zależy od częstotliwości użytkowania, od konserwacji, sposobu konserwacji. To skąd mam wiedzieć, czy powinnam naprawić starą pralkę, czy powinnam kupić nową? Zaraz pani odpowiem, dobrze? Chwilkę, zaraz wrócę. Czyli co, jednak państwo wrócili, tak? O, jest pan, świetnie. I jest decyzja? Tak, tak, zdecydowaliśmy się. Tak? Ten model, tak? Czy ten drugi? Nie, ta. Czyli model WRX srebrny. Moja mama ma białą wersję, jest z niej bardzo zadowolona, więc myślę, że to jest bardzo dobry wybór. Co nie znaczy, że... Przepraszam, czy przerwała pani rozmowę naszemu pracownikowi? Nie, nie, ja nie przeżywałam żadnej Proszę Panią, rozmowy. Ten telefon jest tylko i wyłącznie do użytku służbowego. No co Pan żartuje? Ja przecież tutaj tylko oglądam pralki. No. Zapraszam Panią do wyjścia, proszę nie robić scen. Czy gdyby miałby Pan okazję, to wyskoczyłby Pan ze mną na kawę, lody albo coś? Dobrze. Gdyby to miało być dzisiaj? Tak. O której wychodzisz? No załatwię formalności z Państwem i będę wolny. Okej. No, to może wymienimy się telefonami, co? Nie, ja poczekam. Pani o pralkę pytała. Tak, chciałam kupić pralkę, to znaczy, może nie akurat teraz chciałam. My się nie znamy? Spotkaliśmy się już gdzieś? Znaczy, nie wiem, ale mam zespół. Mamy kilka reklam w internecie, ale pewnie nie, bo nie sądzę, żeby pani... To ciekawe. Ja jestem grafikiem, fotografem. A, to może. A czy... Czy ty mieszkasz, czy po prostu... Proszę? To znaczy chciałam powiedzieć... Znaczy, mnie się śpieszy trochę, to... Czekaj, metka. Metka. Jeżeli musisz to jakoś sobie przeanalizować, to masz chwilę, bo ja czekam w samochodzie. Możemy tylko rozmawiać. Przepraszam, Zosiu, to ja, cześć. No wiem, spóźniłam się. Ale wiesz co, był przy Mickiewicza jakiś taki straszny wypadek i takie korki były, że... No... Tak, jestem na dole. to niech już mały Skarbuś schodzi, no. A nie chcesz spać do góry? Tak. No chodź, zrobiłam obiad, nie wiem, kawę. Aha. Porozmawiamy. O nie, nie. Słuchaj, wiesz co, mam zakupy w samochodzie, więc to może innym razem. Pani... Ma pani może na bułkę? Proszę cię. Tak? Halo? To no tak, ja pamiętam, w przyszłym tygodniu. Będziemy z Tomkiem. Tak, tak. Wariatka z ciebie. Słuchaj, dobrze, no. Okej. Okay. No, rozłączam się, no. Pa. No witaj, kochanie. Co robiłaś? Graliśmy w karty. Aha. I robiliśmy ciastka po obiedzie. A lekcje już odrobiłaś? Już wszystko zrobiłam. No a te rzeczy tam na test z matematyki też już zrobiłaś? Powtórzyłaś to? Tak, spoko. Dostanę buziaka. Jestem zmęczona. Chcę już jechać do domu. No co? To ja cały dzień nie widziałam mojej księżniczki i co, teraz nawet buziaka mamusia nie dostanie, wiesz, miałam tyle dzisiaj spraw na głowie, jestem wykończona. No dobrze. Kochanie, co ty tu robisz? Mamo, przestań. Jak się masz, mały potworze? Nie jestem potworem. Jak nie jesteś? Jak jesteś potworem? Mój potwór. Potwór. Ten Anglik. Wiesz, który? Tak. Ten, co ci opowiadałem. Tak. Ja rozumiesz dzisiaj prezentację, która trwała 3 godziny. Wyobraź sobie? 3 bite godziny. Jeszcze pani rozumu nie przerwał. A ja przez te 3 godziny nie słyszałem nic innego, tylko you know what I mean. You know what I mean. Nic innego, tylko you know what I... A nie, jeszcze, przepraszam. My point is. My point is. Przygotowywałeś się całą noc? No, na zdjęciu wygląda inaczej. A? Marketing. Muszę tak robić. Inaczej ludzie niczego by nie kupowali. A wiesz co? Najbardziej bym był w niebo wzięty. I to byś zrobiła mi schabowego z ziemniaczkami i z szroberką. Ale widzę, że ci smakuje. A pamiętaj, że w przyszłym tygodniu idziemy do Zosi. Zosia. Narzeczony. W ogóle nie można z nim gadać o niczym innym. Tylko o samochodach. Jego Opel, jego Alufelgi. No a ty. I ten mały potwór! Wiecie? Ja byłam Zosi. Przynajmniej nie jedno jej się dzisiaj udało. Nakarmiła dziecko. A ty jak? Jak te twoje wolne dni? Udało ci się oczyścić umysł i nabrać trochę dystansu, co? Lepiej ci? Miałam dziwny dzień. Słuchaj, wyjedźmy coś gdzieś, co? Gdzieś po prostu... Może pojedźmy nad morze, na plażę. Tu nigdzie nie pojedziemy. Pojedziemy. Idziemy. Wkrótce. Obiecuję. Tylko muszę skończyć ten projekt. No jeszcze w przyszłym tygodniu mam prezentację, ale to już... No jeszcze tego grilla. Ale to jest taka dzień. Zawsze coś... A, pamięta pani? Słowacja, burza, potok występuje z brzegu, zalewa cały kemping, namiot, samochód. I kto? Moja mała księżniczka Słonica w 8. miesiącu zaawansowanej ciąży wypycha samochód razem ze mną z zagrożenia. Tak, jakaś muzyka tatarska grała. No, to nie, radio, nie tatarska, nie tatarska. Tatarska. Nie tatarska, tylko cygańska, proszę pani. Posłuchaj. Jesteś dla mnie wszystkim, rozumiesz? bez ciebie. Ja słyszałem, że zrobiła mi pani świetną kąpiel. Ja? Mhm. Wlałam ci ulubiony olejek. O. Ty mnie rozpuszczasz, wiesz? A czy pani bardzo jest zajęta dzisiaj w nocy, co? No, mam nadzieję, że strasznie. A co ty tu robisz, mały potworze? Zostaw. Co zostaw? Znowu z kimś czatujesz, tak? Za moich czasów to się oglądało telewizję, albo się czytało Proszę? Słyszę. Co słyszę? Co słyszę? Czytało się książki. A wiesz co? A wiesz co zrobimy? A ty mała, ty moja, ty chodź, o! Chodź. I przed państwem! Mama ci nie pomoże! Mama ci nie pomoże, ponieważ teraz ja będę tańczył. Nie ma ratunku dla ciebie, ty mój